Panie profesorze, Śląsk, Zabrze to są miejsca istotne dla pana życia, dla pana kariery? No ja jestem ze Śląska, także ja jestem z Zabrza, urodziłem się w Zabrzu. Mój ojciec próbował zrobotyzować kopalnię, naprawiał maszyny górnicze, konstruował maszyny górnicze, był jeden z pierwszych technologów w ogóle po studiach, który pracował w Zabrzu. No a ja próbuję to samo zrobić w medycynie, także ja jestem stąd, uwielbiam Śląsk, uwielbiam ludzi ze Śląska. Profesor Zbigniew Nawrat to z wykształcenia fizyk-teoretyk, który zawodowe życie związał z medycyną. Karierę akademicką rozpoczął w Katedrze Biofizyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez wiele lat pracował nad tworzeniem sztucznych komór wspomagania serca. Działania te zakończyły się sukcesem na światową skalę. W 1993 roku zespół profesora Zbigniewa Religi wszczepił pierwszemu pacjentowi stworzone przez fizyka sztuczne serce, które uratowało kilkaset żyć ludzi, których własne serce przestawało działać. To jest osiągnięcie technologiczne, ale też wizjonerskie. Kolejne stopnie naukowe Zbyszka to roboty. Roboty medyczne tworzone tutaj w Polsce. Profesor wspólnie z uznanymi naukowcami stworzył system symulacji komputerowych operacji, dzięki któremu lekarze wiedzą, jak postępować wobec danego pacjenta. Ogromnym sukcesem fizyka jest pierwszy polski robot kardiochirurgiczny, Robin Heart. Urządzenie umożliwia chirurgom operacje na odległość. Jaką trzeba mieć wizję, siłę przekonywania, autorytet i kreatywność, żeby tego typu narzędzie niezwykle skomplikowane, które trudno porównać z dowolnym narzędziem używanym w medycynie obecnie, tworzyć właśnie tutaj. Robot jest nieustannie udoskonalany. To nie jest tylko człowiek, który tworzy i ma swoje wizje i pracuje nad nimi, ale to jest człowiek, który potrafi się dzielić swoją wiedzą. Profesor zorganizował niezliczone konferencje i warsztaty poświęcone m.in. robotyce medycznej. Jako wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi zajęcia z przedmiotu sztuczne narządy, a w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, mianowany przez profesora Zbigniewa Religę, kieruje Instytutem Protez Serca. Oprócz wizjonerstwa czysto naukowego i czysto technicznego, to jest jeszcze muzyk i poeta. I oprócz tego, że ma swój własny zespół, w którym muzykuje i nagrywa płyty, to jeszcze jednocześnie stworzył cykl powtarzalnych wydarzeń artystycznych. Człowiek o wielu talentach. Człowiek, dzięki któremu Polska jest krajem o dużych aspiracjach i możliwościach w dziedzinie robotyki medycznej. Może kiedyś tak będzie, że będziemy mieli nasz śląski panteon wybitnych naukowców. I moim zdaniem Zbyszek na pewno tam znajdzie swoje miejsce. Pamiętam opowieść pana profesora Andrzeja Bochenka, kiedy to do Zabrze przyjechało pierwsze sztuczne serce za wschodniej granicy. Wszedł radziecki profesor, niósł słoik kiszonych ogórków, a za nim ciągnięto olbrzymią aparaturę. Pan profesor powiedział, wod design płochy, maszyna haroszaja. Pan profesor Religa zapragnął mieć swoje sztuczne serce. A jak to się stało, że pan zaczął spełniać marzenia religii? To był czas, w którym sztuczne serce kosztowało $1 milion, a wtedy $1 milion znaczył znacznie więcej niż dzisiaj. Mieliśmy przyjaciół na Morawach i przyjaciół w Brnie i w Moskwie, którzy pracowali na sztucznym sercu i mieli znacznie większe osiągnięcia niż my. Zresztą rekord świata w długości życia cielaka był w Brnie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy się uczyli też od Rosera Waszku i tak dalej. W związku z tym wykorzystaliśmy tę okazję, że tuż za granicą mieliśmy przyjaciół
i tu, i tam. A profesor zaczął tę transplantację serca i jak zaczął, zrobił pierwszą transplantację serca, to stwierdził, że trzeba to wprowadzić jako do systemu zdrowia. W związku z tym była kolejka, lista osób, które czekała na możliwość transplantacji, a nie można zrobić transplantacji serca, jak już inne organy nie działają właściwie. W związku z tym pacjentom, których stan się pogarszał, należało pomóc w ten sposób, że trzeba było skonstruować pompę, która mogła pracować za serce. No i rzeczywiście razem z Romkiem Kustoszem zabraliśmy się za tą robotę. I już w 1993 roku komory wspomagania serca zostały wdrożone do kliniki. Zresztą pracują do dzisiaj z tylko niewielkimi zmianami, służąc pacjentów. Ponad 400 pacjentów było ratowanych tymi pompami. Fizyk teoretyczny, pomyśleć by można, że taki człowiekiem się nie zajmie, a raczej myśli o Einsteinie. A pan postanowił wymyślać przedmioty pomagające ludziom. Lubi, kiedy sens pracy widoczny jest od zaraz. Znaczy ja w ogóle uważam, że rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości, ale naprawdę ważne z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi. Jeśli się uda to połączyć, no to wtedy jest szansa na piękne, wartościowe życie. Tak trawestując trochę tą naszą nobliskę, stwierdziłbym, że ja się traktuję jak taki czuły kreator. Krótko mówiąc, staram się zobaczyć, gdzie te potrzeby są i je zrealizować w postaci takiej, która potem będzie służyła przez lata. Tak było ze sztucznym sercem, tak było z robotami. Zawsze pan myślał o tym, że ta fizyka musi pomagać ludziom, że ona powinna być dla ludzi? No to w ogóle jak studiowałem fizykę teoretyczną na naszym Uniwersytecie Śląskim, to była królowa nauk. Dopiero potem ją zdetronizowała biologia, zresztą dzięki urządzeniom badawczym, które fizycy zrobili dla biologów. Bardzo chciałem pracować bliżej pacjenta, stąd skierowałem swoje kroki do katedry biofizyki, gdzie miał fizyk pójść w Rokietnicy w Zabrzu, a potem jak profesor Liga przeprowadził udaną transplantację serca i dowiedziałem się od studentów, że mój kolega organizuje pracownię sztucznego serca, a to był kolega z fraterstwa, no to mówię, idę do ciebie, może się do czegoś przydam, no i udało się. Zaczęło się od wspomnianego już sztucznego serca. Pamięta pan swojego pierwszego pacjenta i czy pamięta pan uczucia, które wtedy panu towarzyszyły? Czy to były uczucia podobne jak chirurga podczas przeszczepu serca? Każdego, który uratował komuś życie po prostu. Czasem się ratuje, bo się poda komuś tonącemu dłoń, prawda? Czy w jakiś inny sposób to jest takim aktem szybkiej decyzji i pewnego ryzyka. Natomiast czasem się pracuje latami na to, żeby uratować tego człowieka, którego się może kiedyś pozna albo nie. Ja miałem to szczęście, że Tomek Gruszczyński to był pacjent, którego poznałem jakby wcześniej, dwa lata wcześniej. Nie było jeszcze wtedy polskiego sztucznego serca i sprowadziliśmy z Berlina Berlin Heart. I to był pierwszy pacjent, który przeżył komor wspomagania serca i transplantację. I potem zabraliśmy się szybciej do skończenia tych naszych komór wspomagania serca. On wrócił po 2 latach z odrzutem serca. To zresztą bardzo znany był pacjent, bo gazety o nim pisały wielokrotnie z różnych powodów. I przez dwa tygodnie, 21 dni, ponad 2 tygodnie, żeśmy go ratowali tymi naszymi komorami wspomagania serca. Byłem przerażony, słuchawki na uszach miałem, przykładałem do tych plastikowych komór, żeby sprawdzić, czy one działają. Pompkę miałem od samochodu taką, że jakby sterownik przestał działać, bo to jest pneumatycznie zasilana membranowa pompa krwi. No i wszystko się udało. Niestety zmarł po drugiej transplantacji serca. Byłby pierwszym pacjentem w Polsce również, który przeżył drugą transplantację. To się zdarzyło dopiero po 20 latach. W związku z tym nie udało się do końca i wtedy pamiętam te nakłówki gazet. Zresztą niesłuszne, że sukces inżyniera, porażka lekarza. Oczywiście trudno mówić o sukcesie, jeśli pacjent nie wraca do domu zdrowy i nie może zapomnieć o swojej chorobie. Roboty medyczne to historia lat 80. Pierwszy był Ezop, miałam zresztą okazję z nim porozmawiać, potem był Zeus, a Zabrze uznało, że dlaczego robot medyczny nie może być Polakiem. No w jakim sensie tak. No, przede wszystkim to był Katowice. Friedrich Mohr przyjechał z Lipska pokazać na konferencji, jak operował takim prototypem robota Da Vinci, bo druga na świecie operacja, pierwsza była w Paryżu, a druga w Lipsku, na świecie robotem chirurgicznym. Jak to pokazał, to był gościem fundacji. Zajmowałem się wtedy symulacjami operacji chirurgicznych. Sobie pomyślałem, że to może tak jak w samolocie, prawda? Wreszcie jest narzędzie, dla których to modelowanie, symulacja, znowu ten fizyk, przyda się już do konkretnego sterowania, tak jak w samolocie dla pilota automatyczny. I tylko zapytałem profesora Religę, czy może byśmy zrobili robota, a on krótko powiedział, a kiedy będę mógł nim operować. Tak dokładnie było, żeśmy wtedy jakby ruszyli w ten projekt i rzeczywiście w ciągu 3 lat żeśmy zrobili 3 prototypy robotów, potem eksperyment i tak dalej, potem kłopoty finansowe, ale generalnie muszę przyznać, za cenę
koszty wszystkich tych projektów, któreśmy robili przez 20 lat, bo to był rok 2000, były mniejsze niż jeden robot. A skąd stworzyliśmy zupełnie nową naukę, setki młodych ludzi się od nas uczyło i kilku profesorów zmieniło swoje zainteresowania dzięki nam. I to za taką cenę, czyli no, optymalnie żeśmy wykorzystali wszystkie możliwości, które były. Dwa lata temu żeśmy sprzedali licencję na takiego małego robota jednoramiennego, który zastępuje jedną osobę przy stole operacyjnym. Oczywiście Robin Hart, bo to miał być robot na sercu, stąd ta nazwa taka trochę waleczna, wskazująca też, że chcemy jakby pokonać monopol amerykański. No i mało brakuje. Panie profesorze, w czym robot jest lepszy od człowieka? Bo przecież nie chodzi o to, żeby on odtwarzał ruchy chirurga. To akurat są telemanipulatory, czyli to są takie nowoczesne narzędzia chirurga. Chirurg siedzi sobie wygodnie przy konsoli, na ekranie ma to, co tam ma w tych bypassach zrobić, jak autostrada A4 z A1, bo normalnie szpacują w lunetkach na oczach, nawet jak tak operują, bo to są połącz 3 mm z 2 mm, prawda, żeby w środku coś płynęło. To jest trudna operacja, natomiast tu dajemy ergonomiczne, wygodne stanowisko pracy. Chirurg manipuluje narzędziami, które przez niewielkie otwory w ciele pacjenta są wstawione i może w ten sposób wykonać operację, nie rozcinając i niszcząc tkanek zdrowych. No, żeby dostać się do tego miejsca, w którym choroba zniszczyła, trzeba po prostu niszczyć tkanki sąsiednie, żeby zobaczyć i dłonie swoje włożyć, a my jakby ograniczamy tą inwazję, czyli to są operacje mini-inwazyjne. No, poza tym można na odległość operować, można odsunąć zespół od stołu operacyjnego, co dzisiaj w tych czasach widać, że chronienie zespołu medycznego również istotne, a nie tylko te aspekty jakby techniczne precyzji operacji. Powstało już kilkanaście modeli Robin Harta. Myśli pan, że on ma szansę zdetronizować Da Vinci'ego? Zawsze jesteśmy troszeczkę jakby do przodu, jeśli pewne koncepcje, idee i testy, które wprowadzamy nowych elementów innowacyjnych do naszego robota. Niestety nie mamy środków na komercjalizację tego robota i to jest to, w czym jesteśmy słabi. Nasz robot naprawdę jest dobry. Teraz rozwijamy pewne koncepcje dotyczące sterowania na odległość, bo chcemy zrobić takiego robota, którym na Księżycu czy na Marsie można by było operować. W związku z tym doskonalimy jego czułość, czyli mamy sprzężenie siłowe zupełnie nowego rodzaju i tak dalej, czyli w tych takich wynalazkach jesteśmy bardzo dobrzy, natomiast jeśli chodzi o komercjalizację, no to jest pięta klicowa polskiej nauki i techniki od lat, nic się tu specjalnie nie zmienia. Roboty na pewno dają nam wolność, ale myśli pan, że robotyka i teledziałania rozwiążą współczesne problemy medycyny? Jak najbardziej, ja mówię o tym od 20 lat, ale od 2 lat już nie ma żadnych wątpliwości, że im więcej urządzeń technicznych, które zastępują nas w różnych czynnościach usług medycznych, tym bezpieczniej i tym jakość tych usług może być utrzymana na odpowiednim standardzie. Teraz to są takie proste usługi, prawda? No tak, robot do sterylizacji, robot kraniczy, robot sprzątający, robot diagnostyczny, ale szczerze mówiąc roboty są już, w tej tomografii i tak dalej, to są przecież roboty. Nie można było zrobić miliona zdjęć i poskładać potem w całość, którą można by było uznać jako obraz diagnostyczny. W związku z tym te roboty i ta automatyzacja w różnych dziedzinach medycyny już jest. W chirurgii najtrudniej, prawda, bo to rzeczywiście wymaga oceny sytuacji i reakcji na sytuację przestrzenną oraz te tkanki miękkie odpowiednie i tak dalej. Tak, ryzyko operacji jest wielkie, bo to rzeczywiście ingerencja jest w naczynia krwionośne i tkanki żywe. Natomiast roboty medyczne w rehabilitacji, roboty rehabilitacyjne w wielu różnych innych dziedzinach medycznych to jest przyszłość i należy robić roboty medyczne po to, żeby właśnie te usługi medyczne podwyższały swój standard i żeby był dostępny dla nas nawet wtedy, jak nie ma wokół nas lekarza. W miejscu, w którym właśnie jest zaraza, w miejscu, w którym jest jakieś ograniczenie, bo jesteśmy na okręcie, bo jesteśmy gdzieś na wycieczce wysoko w górach, bo jesteśmy na pustyni, albo jesteśmy w mieście, które jest ograniczone po prostu i nie można się tam dostać z różnych przyczyn właśnie takich, jak niewojennych, prawda, to wirusowych. Mamy czas inżynierów, ale mamy też czas pandemii. Relacje z drugim człowiekiem niosą bardzo duże zagrożenie. Myśli pan, że konsekwencją tego będzie skok technologiczny? Jak najbardziej tak. On zresztą już jest widoczny, bo wiele tych naszych relacji jest teraz na odległość komunikacyjnych. To było najprostsze, ale również tych wykonawczych. Jeśli przesyłamy na odległość informacje, to stosujemy telemedycynę czy telekomunikację. Prawda? Przesyłamy informację odpowiednio opakowaną, z diagnozą czasami i tak dalej.
tak dalej, z jakąś decyzją czy też projektem dla nas, co mamy zrobić. Natomiast jeśli chcemy przenieść na odległość działanie, no to musimy mieć już fizycznego robota, który wykona tą pracę, którą należy wykonać. Także roboty są przyszłością techniki i przyszłością medycyny i warto studiować te kierunki, jeśli byśmy skierowali takie zdanie do młodych ludzi i warto je finansować dla tych, którzy takie decyzje podejmują, to zwracam na to uwagę, że robotyka medyczna to jest coś fantastycznego. Mówi pan, codziennie idę do pracy po to, by coś zmienić. Czy ten niepokój twórczy nie bywa męczący? Nie, szczerze mówiąc, bo wesoła jest ta nadzieja. Znaczy, ciągle mam nadzieję, że po prostu można coś jeszcze zrobić lepiej i że w ogóle można coś jeszcze zrobić. Ludzie, którzy tracą nadzieję, to tracą te skrzydła, które kiedyś tam przyczepiali nam ci nasi nauczyciele, licząc na to, że będziemy właśnie tymi, którzy pociągną różne idee, które były ich. A to nauczyciele zmieniają świat, ich uczniowie. Ja jestem takim uczniem swoich nauczycieli, i tych z fizyków, i tych lekarzy, i profesora religii. I chciałbym ich nie zawieść na tyle, na ile jeszcze sił będę miał. Rok dobrego człowieka to płyta, którą pan nagrał wspólnie ze studentami. Przygoda z muzyką rozpoczęła się od skrzypiec dziadka znalezionych na strychu. Jak ważna jest w pana życiu? Tak, znalazłem skrzypce na strychu dziadka i potem już poszło gładko. Rodzice skupili uwagę na tym, żebym mógł chodzić do tej szkoły podstawowej muzycznej. Potem niestety z różnych przyczyn nie mogłem jej kontynuować, ale hobbystycznie do dzisiaj to mi się zdarza. No i jakby tworzę różne fajne rzeczy. Ta płyta to nagrana jest z moimi absolwentami, studentami z Ewratu i sprawia mi to ogromną satysfakcję. Ludzie, którzy czasem jadą w długą podróż i potem opowiadają, że z tą płytą im było łatwiej, no to jest mi bardzo, bardzo przyjemnie. Lubię tekst, czasem jestem poetą, czasem muzykiem. Można znaleźć na elektronicznych, tych różnych forach i radzę. Jest tam szereg fajnych historii z mojego życia, odpowiednio oprawionych i ciekawych. Traktuje to pan jako pasję, czy poważniej? Nie, no znaczy ja traktuję to jako siebie. Człowiek jest jakby stworzony z wielu różnych elementów, z różnych cegiełek. Jeśli zapomnimy o tych niektórych, to się okaże, że być może stracimy podstawę, na której stoimy. Dlatego wszystkim swoim przyjaciołom, znajomym, krewnym, rodzinie, dzieciom, studentom zawsze opowiadam, bądź sobą w każdej sytuacji, w której jesteś. Czy jesteś dyrektorem, czy jesteś strażnikiem, czy jesteś pielęgniarką, czy jesteś lekarzem, czy gdziekolwiek cię los poniesie, zawsze bądź sobą od stóp do głów, czyli jeśli kiedyś pisałeś, jeśli kiedyś malowałeś, jeśli kiedyś śpiewałeś i tak dalej, to pamiętaj, że to jest ważna część twoja. I zawsze tak bywało, że moje najbardziej twórcze okresy w pracy były zawsze związane też z taką twórczością, którą robiłem na użytek, że tak powiem, kultury tej innego rodzaju. W ogóle uważam, że najważniejsza jest kultura, bo to kultura kształtuje ten język, a nie wszystko da się powiedzieć językiem techniki. Czasami go trzeba zamienić na inny i czasami się to też udaje. Realizuje pan marzenia. Ten klaser marzeń wygląda bardzo imponująco, bo to i sztuczne serce, i Robin Hart, i płyta. Czego w tym klaserze jeszcze brakuje? Chciałbym, żeby jak najwięcej tych produktów mojej wyobraźni trafiło w postaci realnej dla ludzi, którzy je potrzebują. Mam jeszcze szereg innych pomysłów na roboty, inne pomaganie osób, które są w potrzebie. Gdzieś tam właśnie w różnych kieszeniach, zaraz mogę pani, chciałbym to wszystko pokazać, chciałbym to wszystko zamienić, chciałbym mieć zespół ludzi, którzy ze mną współpracuje i robi to, realizuje te marzenia, bo zawsze sobie wyobrażam, że taka praca zespołowa to jest tak jak właśnie w takiej jazzowej kapeli. Ja nadaję rytm, melodię i wiem, do czego mamy dążyć, ale każdy musi mieć miejsce na solo, każdy musi być oryginalny w swojej dziedzinie.
jak się to wszystko złoży w całość, to wtedy jest duże wydarzenie artystyczne, kulturalne lub też produkt, którego się nie zapomina. Bo trzeba wiedzieć, że produkt jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego to robię, a nie dla pieniędzy czy tam dla jakichś innych rzeczy. Ale ważni też są odbiorcy tego produktu. Tak, więc robimy to zawsze dla kogoś, dla tego, kto to potrzebuje. I to uskrzydla mnie i mój zespół. I mam nadzieję, że ani nie zabraknie mi tych pomysłów, ani tego zespołu, żeby je realizować.